Sosnowiec. Sosnowiec nigdy się nie zmienia. Telewizor w tutejszym szpitalu wciąż jest na monety. Czy to jeszcze miasto? Czy może przyjechałem na wieś? Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczach. We came into the village. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. A w dzisiejszym odcinku, jak zapewne widzicie i poznajcie po tamtych blokowiskach, jestem w Sosnowcu. I z racji tego, aby uczcić ten stan umysłu, założyłem zupełnie szarą koszulkę. Szary t-shirt, beznadziejny, beznamiętny. I nawet okulary bez napisu firmowego Żarłoka. Ale będziemy degustować kebab. Amir Kebab, który ma sporą ilość pozytywnych komentarzy na Google. Jest to jeden z najlepszych kebabów w Sosnowcu. Jesteśmy na ulicy Braci Mieroszewskich i to nie bracia Mieroszewscy założyli ten kebab, ale jacyś chyba Uzbecy? Nie wątpię. Jest to kuchnia uzbecka, bo w ofercie można kupić manty, samsy, które zdegustowaliśmy w poprzednim odcinku, a teraz zabierzemy się za doner kebab średni, za który dałem 9 zł. Do wyboru możecie mieć mięso wołowe bądź mięso kurczakowe. Cieszy mnie, że tak powiem, jest to bardzo jasno i wprost powiedziane. Średni kebab za 9 zł. Okej, nie chcę wiedzieć, jaki jest duży, bo ten średni kebab waży. Ja bym to zjadł. No to mogę się toczyć przez cały dzień już i mogę nic innego nie jeść. Zapieczone, zrobione to w taki pieróg, nic z tego nie kapie dzięki temu. Zobaczcie, no to jest pomyślane, to jest przemyślany street food. To wygląda prawie, że jak kalcone. Spróbujmy tak, jak mi to ten sympatyczny obcokrajowiec przygotował. Sos łagodny poszedł. No nie wierzę, co ty... Czy ja tutaj widzę w środku? No nie wierzę w to. W środku jest frytka. Tak, to jest frytka. No zaraz chyba nie zamawiałem frytek w kebabie. O kuźwa. Doner kebab średni w składzie mięso, kurczak, wołowina lub mieszane, surówki, sos, frytki. Tego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy to jest tradycja uzbecka. Raczej sosnowiecka. ale okej, okay, no dobra. Rozumiem, że to jest po prostu frytki, ludzie chcą zamawiać w Sosnowcu obok, więc wy idziecie im na rękę i od razu już zamawiacie frytki. Wkładacie frytki do środka, żeby nie trzeba było się męczyć z tym widelcem. No, jest to jakaś idea. Widać, w Sosnowcu sobie radzicie z problemami. Ja jestem godzien podziwu. No, jest więcej tych frytek. A frytki są takie typowe mrożonki. Tam widziałem. Czy te grille, na których kręci się mięso, zarówno wołowe, jak i kurczakowe, jest to wyczyszczone, jest to zadbane wszystko. Nie ma tam spalenizny. No długo oni są na rynku, a wchodzisz do tych kebabów, to jest takie osmolone te grille, to się niedobrze robi od samego patrzenia na to. Tutaj jest czysto i schludnie. Naprawdę jak na Sosnowiec, o przepraszam, no nie róbmy sobie żartów, jak na Polskę, tak? Jak na Polskę. Jest tak czysto, że nawet w toalecie jest czysto. Do tej toalety wszedłem bez wygórowanych oczekiwań. Czysta i przeźroczysta kranówka w Sosnowcu? Miłe zaskoczenie. Muszla klozetowa wyczyszczona, a do tego minimalistyczny design? Jak sprawdził się papier toaletowy? Poobcierane nosy alergików byłyby zadowolone.
Subskrybuj Żet TV po więcej prestiżowych recenzji toalet. Wziąłem mięso mieszane, żeby popróbować tej wołowiny. A wiem, że wołowinę potraficie robić. Bo w tych pierogach i w samsach wołowina była ekstra. Dochodzę do tego, że ja po prostu chyba nie lubię kebabów w stylu doner. Po prostu dlatego, że to mięso dla mnie jest zwykle przesolone. No, ale na wszystko dzisiaj mamy wytłumaczenie Sosnowiec. Sos. Wziąłem łagodny. Ten sos łagodny jest łagodny, ale jest najsłabszym momentem tego kebaba. Bo jest taki tłusty cholernie ten sos. I ja czuję, że to jest typowy gotowiec, panowie. Typowy gotowiec, taki ciężki, majonezowy, taki jakby z gumą guar. Wiecie, ten dodatek, taki zagęstnik, taki typowo sos zagęszczony. No, dziwię się wam trochę, bo macie, no mrówka nawet tu przyszła po to, bo macie jogurt, ten ayran. Dlaczego nie zrobicie tego łagodnego sosu na bazie jogurtu? Nie, te frytki to mnie rozwalają za każdym razem, kiedy je biorę do ust. Wystarczy do tego ayranu włożyć dzień wcześniej czosnku skrojonego, startego, i macie sos naprawdę dobry. A ten sos jest za ciężki, panowie. Wymieńcie ten sos, bo mięso... Kurczak. Widzicie kurczak? Mięso jaśniejsze. No, da się to jeść bez bólu. A nawet z przyjemnością, powiedziałbym. Ja nie jestem fanem doner kebabów, więc nie pytajcie mnie o porównania do całej reszty. Zapytajcie Kepsona, ale co się da jeść, gdyby nie te frytki. O, jest surówka, kapusta. Sos psuje. Cholera. Sos, no. Zepsuliście cały swój kuźwa. Cały, budowałem napięcie z genialnymi pierożkami, znakomitymi sansami. I teraz, na koniec trylogii sosnowieckiej, Amir Kebab, dajecie mi frytki z mrożonki. Nawet się nie kryjecie z tym. Okej. Okay. No nie smakuje mi strasznie, taki oblepiający usta i podniebienie. Zróbcie sos, proszę was, jogurt i czosnek. I będzie geniusz. I nie narobicie się nawet. Natomiast to mięso z tego kebaba da się jeść. Dla mnie jest znowu za słone, zbyt przefrancowane tymi wszystkimi tymi przyprawami. Ciutkie na końcu ostre. Upał. Więc ja muszę jakby wziąć pod uwagę w tej ocenie, jakby gdzie jestem. I nie robię sobie tutaj żartów z Sosnowca, bo Sosnowiec to bym przeprosił za tę koszulkę, biorąc pod uwagę poprzednie ich wypieki. Samse i pierożki mandu są świetne. Ale ten kebab muszę ocenić chyba po prostu w kontekście Polski. Bo w tym mięsie jest tyle tego... To nie jest przyprawa, to jest takie... Takie nie umami, tylko taki... Nie chcę powiedzieć, że używacie glutaminianu sodu, ale... To jest takie wrażenie po prostu, że jest to przesolone i przeprzyprawione tą konkretną jedną przyprawką, jaką macie. Warzywa są świeże, zgodzę się. Do warzyw się nie przyczepię. Nie ma nadmiaru tego. No, chrupiąca sałata. Chrupiąca kapusta. Pita jest też całkiem dobra. Całkiem dobrej jakości, powiem wam. Ładnie zapieczona. No... Więc w porównaniu do tych najgorszych kebabów, jakie jadłem, to naprawdę się da zjeść. Kebab falafel. O, falafel. Jeszcze też trzeba by spróbować falafel następnym razem, jak mnie wpuszczą tutaj. Pita, tortilla. We wszystkim sobie to możecie zapiec. Doner kebab to jest właśnie jakaś taka, nie wiem, to jest pita, to jest taki lawasz. Nie wiem, jak to nazwać, taki chlebek. Ale jest dobry ten chlebek. To jest dla mnie tak przesolone to mięso i takie przeprawione, że ja bym to widział z dużą ilością surowej cebuli. Surowa cebula, sos czosnkowy na bazie jogurtu wymieszanego z czosnkiem, taki rough,
wiecie, hard, to by wtedy przegryzło te mocno przyprawione mięso. Ja rozumiem, że to tak ma być, bo Polak, czy w dodatku sosnowca, to on dużo soli, dużo musi być tłuste, musi być... To jest zrobione typowe pod Polaka. Myślicie, że ja nie jadłem kebabów? No przecież kebaby na baraninie też są tłuste. Tylko to jest inny rodzaj kebabu. Oceniam to pozytywnie. Wy nie bierzcie tego z frytkami. Zamieńcie ten sos, może ostrzejszy jest lepszy, bo to jest taki... Łączy się to z tymi frytkami w jedną taką całość i da się to zjeść. Ja to sobie zjem i przez jakieś 2 lata nie będę już kebabów jadł, bo wyczerpę swoją ochotę na doner kebaby. Pita to jest to. To jest takie coś, bo nie zjadłem całego. I co to jest? Ale to już jest, to już jest zimne. To jest zimne i niedobre i już się przemoczone. Nie, ja tylko chcę zobaczyć w środku. Nie zachęca, ale ciepłe dało się zjeść. W mojej skali 6 na 10, czyli dobry kebab. O, ale weźcie pod uwagę, że w środku są frytki i one nasiąkają tym wszystkim. I to się robi taka zbitka. Ten sos ma nawet jakieś takie... Po prostu jest za tłusty. I zbyt taki sztucznawy, no. Na jogurcie zróbcie to. Żeby to odświeżało. A nie robiło z tego jeszcze czegoś cięższego. Dobra, bo ja już zaczynam wysiadać, bo to pół kilo ważyłem. Całym swoim sercem i koszulkę powinienem ubrać chyba biało-czerwoną. Żeby Polak poszedł do Uzbeka i spróbował mantów z wołowiną i samsy z ziemniakami. A kebab... Słuchajcie, ja rozumiem, tak? I co drugi Polak musi od czasu do czasu zjeść kebab. Ja się nie zaliczam do tych kebabów, do tych Polaków. Rzadko mam ochotę na ten doner kebab. Sałatki nawet osobno sprzedajecie sałatki. Macie sałatkę bachor, sałatkę grecką. O, czemu nie macie uzbeckiej sałatki? Tradycyjne dania uzbeckie. O, na samym końcu takie pozycje niepozorne. Dlatego polecam to miejsce. I dlatego, że tak powiem, dobrodusznie patrzę na tego kebaba z frytkami. Ale ciekaw jestem waszej opinii, bo da się to zjeść. No ja to zjem do końca, no po prostu. No, nie będę doznawał jakiegoś olśnienia smakowego, ale po prostu to zjem, no bo no, czasami nawet jem, słuchajcie, ja czasami nawet parówkę zjem. No to co, tego nie zjem, no? Zwróćcie uwagę na ten sos. Polepszylibyśmy ten fragmencik w gastronomii, gdybyśmy przyszli i powiedzieli: panie, weź pan jakiś, nie wiem, jogurt grecki czy uzbecki, jak znajdziecie, taki 3% tłuszczu, gęsty, stary, bierzesz normalnie troszkę świeżo mielonego pieprzu, dajesz, nie wiem, kopru walni na przykład, o, i zmiel czosnek, kuźwa, no będziecie mieć dynamit, ostry, jogurtowy i będzie to orzeźwiał. Brak orzeźwienia, tylko te sałatki dają jakiś tam oddech. No mówię o tym dużo, bo trzeba mówić, bo warto mówić o nich. Bo nie ignorujcie tej miejscówki, bo starają się o czystość i o jakość, ale idą w stronę tego polskiego odbiorcy, przeciętnego. Dlatego zarabiają i ja im gratuluję. Ale mnie ślinianki zaczynają bardzo pracować podczas jedzenia tego mięsa. Ja nie jestem przyzwyczajony, żeby tak doprawione, tutaj takie krzyki, trzęsąca się kamera, doprawione mięso solą, jakimiś mieszankami przypraw, żeby to było aż tak doprawione, bo no ślinianki mi pracują, no po prostu kiedyś rozmawiałem z takim szefem kuchni i on mówił, że w takiej jednej lokalizacji to on już nie może jeść w takim barze mlecznym. Bo jak tam zaczyna jeść, to mu ślinianki zaczynają pracować. A jak mnie ślinianki zaczynają pracować, to znaczy, że to jest przetentegowane. No, co to znaczy przetentegowane, to sobie tam wygooglajcie, nie? Albo sobie tam dopowiedzcie. Ale tak jak mówię, polecam, jestem zaskoczony pozytywnie. Jeśli chodzi o całość miejscówki, Katowice, trzeba też by sprawdzić kiedyś w Katowicach, jak poziom u nich. Życzę powodzenia, żebyście tę kuchnię uzbecką w jakimś tam zakresie promowali,
bo jest pole. Chciałbym na przykład sałatkę uzbecką. Tylko żeby to była naprawdę sałatka uzbecka z jakimiś przyprawami, których nie śniłem. Żebyście dali mi coś takiego, czego nie jadłem. A już to zrobiliście. Manty z wołowiną i samsa z ziemniakami. Brawo, Amir Kebab. Może kiedyś jeszcze zobaczymy. A wy na pewno kiedyś spróbujcie tej miejscówki. Bo jak nie, to następnym razem przyjdzie kolej na was. Żarłowy.